punktualny. Moje nazwisko Sztyc. Miło mi pana poznać, choć szkoda, że w takich okolicznościach, ale rozumie pan, służba nie drużba. Piękna laska. Mogę zobaczyć? Gdzie mała? Pomysłowa rzecz. Mała będzie tak, jak obiecałem przez telefon. Miałeś go sprawdzić, prawda? Zapewniam pana, że ta sprawa nie skończy się jak porwanie małego Lindberga, chociaż kidnapping ma przed sobą kolosalną przyszłość. Ale my w Polsce zawsze jesteśmy w tyle. Dawnośmy się nie widzieli, Quinto. Gdzie ona jest? Cierpliwości. Wiesz przecież, że ja zawsze dotrzymuję słowa. Udało ci się wsadzić mnie do pierdla, ale mam nadzieję, że moja riposta cię nie rozczaruje. Mała jest w środku. Nie trzeba było tego robić, Kramer. 2 lata na to czekałem. Ręce już nie te. Tak, a powietrza coraz mniej. Takie palce to majątek. Panie Zawiski, ile? 4,27. Bardzo słabiutko. Dlaczego tak długo nie przychodziłeś, wujku? Masz mnie, więc mała może odejść. Oczywiście, gramy fair do końca. Przed domem stoi samochód, który zawiezie cię do mamy. A ty, wujku? Ja przyjadę później. Aha. W każdym razie niech mamusia nie czeka z kolacją na tatusia. Gdzie? Źle się stało, Kramer, żeś uciekł z więzienia. Jeszcze gorzej, żeście zranili mojego przyjaciela Duńczyka. Ale tego, że porwaliście dziecko, nie daruję ci. Ale ponieważ nie jestem siwy, wystarczy mi, jak wrócisz do więzienia dobrowolnie. Chyba pomieszało ci się w głowie z wysiłku. Sam już nie wiesz, co mówisz. To ty wrócisz do pierdla, Quinto. Ciekawie, zwolniło się miejsce. Będziemy ci przysyłać paczki. Kurtyna! Brawo, panie Sztyc, w porządku. No i co? Brawo, pan Sztyc wymyślił tę pułapkę. Drobiazg. To chyba lepsze niż śmierć, co? No tak. Quinto złapany na gorącym uczynku, jak przed laty. Totalna kompromitacja. No bo jak się teraz domyślasz, pan Stawiski, uczciwy obywatel, zatelefonuje na policję i zgłosi włamanie do swojej willi. A także to, że udało mu się złapać złodzieja. I to nie byle jakiego. Ja niestety nie będę mógł być przy tym obecny, chociaż bardzo bym chciał. No chodźmy, panie Stawiski. Do zobaczenia w Szwajcarii. Co? Przecież to miała być tajemnica. Nie, to blef. Uchodź, śledzia. Nawet my nie wiemy, jak się tę kratę podnosi. Co? Pan wie, panie Sztyc? A skąd że? No widzisz, a on to zakładał. Chodź. Paliście! Paliście! Era, jasna! To pan wzywał policję? Tak! No i widzi pan, co się dzieje? Widzę, ale tu potrzebna raczej straż ogniowa. Straż też wzywałem!
Zupełnie nowa willa. Jezus Maria. Panie, gdzie masz pan ognia? Co? Chce pan ogień zaproszyć? Cię zabiję. Co? Panna, zaraz. Guść żelazny. A skąd tu guść? Dzia, koło! Koło odpinać! Zmieniać! Kiszkę pompować! Gonić! 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 No, bo już otwarte. Poproszę podwójną. Dzisiaj na rachunek firmy. Nie widzę przeciwwskazań. Z jakiej tu okazji? Wolałbym, żeby jej nigdy nie było, z typa po kwincie. Znał pan to nazwisko? No oczywiście, siedział u mnie przez parę lat. To powiada pan, że on dziś nie żyje? Wstajemy! Starzy znajomi! Kto ty? Kto ty jesteś? Polak mały, panie naczelniku. Matuśku, najukochańszo. Niemożliwe. Matuśku, najukochańszo. Jezus Maria, ratunku. Co on tu robi w moim muszku? Teraz jaki to dzień szczęśliwy. Dzień dobry. Widzę, że nie obudziłem. Zabierzcie go, bo mnie zagryzie ta łysa pała. Przygoda. Pan komisarz, przygoda. Co pan tu robi? Pan nie ma prawa ścigać mnie za granicą. Nie widzę przeciwwskazań. Halo! Halo! Partner Zybite! Halo! Halo! Curik! Oj, Curik! 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 Boj, Curik! 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 $5,000. A gdzie Szwajcaria? Wycieczka do Zegrza za 35 tysięcy złotych. Nie, to niemożliwe. Niemożliwe. Ale kto to zrobił? Kto? 35 tysięcy złotych, 2000, 1000, $5,000. Kto? A gdzie Szwajcaria? Szwajcaria! Kto to zrobił? Kto to zrobił? Kto? Dziękuję panu za pomoc w ujęciu groźnego przestępcy. Nie ma za co, panie komisarzu. Dwaj mężczyzny w jednym łóżku. A. Musiałem zawiadomić z policji. No tak, musiałem. Bardzo dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Będziesz pleśniał w mojej twierdzy. Spróchniejesz. Udało się. Opłaciło się. Grunt, że Quinto nie żyje. Będziesz miał celę pojedynczą. Będziesz miał z widokiem na jezioro i będziesz miał czarcią zapadkę. Stać! Stać! Czekoladki? Dla Jestysi.
Justycia z Martą przyjeżdżają jutro, sama sobie kupili. A co zrobisz z pieniędzmi? Może damy wdowie po tędlarzu. No przecież tędlarz nie miał wdowy. Ale dla kogo te czekoladki? Wyślemy do Polski. Ale komu? Kramer, paczka do was. Ze Szwajcarii. Trzeba grać wabank, wabank z fortuną, tak to zwykle bywa. Kto nie naraża nigdy się na szwank, ten głównej stawki nie...